Moi drodzy, witajcie. Pokazuję, co mam. Namaszczony, czyli piękne doświadczenie czasu pierwszego dnia strefy zero. To za mną. Siedzę sobie teraz u mnie w domu i tak próbuję na szybko jakby podsumować pewne rzeczy, które są we mnie. I myślę, że strefa zero, ten pierwszy dzień nauczeń, to wszystko, co dane mi było dzisiaj zobaczyć, doświadczyć, jest taką dobrą okazją, żeby i podziękować Krzysiowi Demczukowi, Metanoi, całej ekipie Strefy Zero za piękny czas i za piękne Boże dzieła, które robicie. Ale też jak gdyby mam taką potrzebę, chyba podsumowanie sobie we mnie pewnych kwestii, które jak gdyby dojrzewają też jako pewne pytania, czy jako taki ból czy trud Kościoła, którego doświadczamy ostatnio. W związku z wieloma pytaniami, które też do mnie docierają, które sam sobie stawiam odnośnie kryzysu w Kościele, odnośnie przywództwa, bycia liderem w Kościele. I tak myślę sobie, że czuję wewnętrznie, że dzisiaj tego wieczoru, kiedy już po pierwszym dniu strefy zero, mam takie wewnętrzne zaproszenie, żeby w sobie, tak, żeby te pewne rzeczy ułożyć i też nazwać. I dziękując, ale też odpowiadając sobie i na swoje, i też może na wasze pytania, które często do mnie docierają, w związku z tym, co się dzieje obecnie w Kościele, co to znaczy przeżywać kryzys w Kościele, co to znaczy być liderem w Kościele, co to znaczy dobre przywództwo w Kościele, kim są księża, kim są świeccy. Więc po kolei do tego doświadczenia strefy zero zaraz wrócę, bo ono jest jakoś takie szczególne, myślę. Zacznę od czegoś innego. Otóż parę tygodni temu w ramach takiego forum wspólnot ewangelicyjnych w Warszawie spotkaliśmy się w takim gronie liderów i w kuluarach rozmawialiśmy troszkę o kryzysie w Kościele. Był przez chwilę Marcin Zieliński, Karol Sobczyk, pozdrawiam was serdecznie chłopaki. Był Michał Świderski właśnie. I też Michał postawił takie pytanie, jak reagować wobec kryzysu w Kościele, który mamy. Skandal pedofilii, rozmaite skandale jeszcze wśród duchowieństwa i nie tylko. I wtedy ja miałem takie silne przenagolenie, żeby nazwać to, co gdzieś od pewnego czasu we mnie było. To znaczy taka moja odpowiedź, którą gdzieś w sercu noszę, którą potem Michał Świderski jakoś podjął i na swoim kanale Dotyk Boga tak fenomenalnie rozwinął. Michał, dziękuję ci bardzo za to. Mianowicie ja sobie to nazwałem wtedy w ten sposób, że naszą odpowiedzią na kryzys w Kościele powinno być głoszenie Ewangelii, ewangelizacja w mocy Ducha, powinna być miłość do Kościoła i afirmowanie tej miłości i powinno być braterstwo. Te trzy rzeczy jak gdyby mają być naszą odpowiedzią. Nie załamka, nie rozpad, nie dramat, tylko odpowiedź w mocy Ducha na kryzys, który w Kościele jest i który Pan Bóg dopuszcza po to, żeby oczyścić, żeby przemienić swój Kościół. Ja powiem szczerze, ja się nie boję tego kryzysu. Ja wiem, że to, co ludzkie, grzech ludzki, musi być wypalony ogniem Ducha Bożego. I to się łączy z prawdą, to się łączy z nawróceniem, to się łączy z oczyszczeniem, z przemianą. Ja wrócę do tego jeszcze za chwilkę, ale ja się tego nie boję. Tak? Ja wiem, że Duch Boży prowadzi Kościół mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. I kiedy dzisiaj rano przyjechałem na strefę zero, kiedy miałem możliwość też posłuchania nauczań głębokich, fenomenalnych, kiedy miałem możliwość doświadczenia tego Kościoła uwielbiającego, kiedy zobaczyłem, jak wiele pięknych rzeczy, wiele pięknych Bożych dzieł Pan Bóg dokonuje wśród ludzi, to jeszcze bardziej jak gdyby narosło we mnie takie przekonanie, że to jest w jakimś mierze też odpowiedź na kryzys w Kościele, że my zamiast okopywać się, tworzyć taką przestrzeń, powiedziałbym, oblężonej twierdzy, która teraz musi się bronić, odpierać ataki, mamy iść z mocą i głosić. I Pan powołuje świeckich, powołuje kapłanów, powołuje ludzi wszystkich stanów do tego, żeby dać im namaszczenie, żeby dać im moc do głoszenia, żeby dać im nowe pragnienie piękna Kościoła. Dzisiaj też w tych nauczeniach wybrzmiało bardzo mocno takie słowo o pięknie Pana Boga. Tak, ja myślę, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się radować tym pięknem. I
Ja też jakby w tym miejscu, z perspektywy tego pierwszego dnia, w którym mogłem być sobie w tych treściach, w uwielbieniu, w dobrej muzyce, w dobrym nauczaniu, myślę, że pokazał się taki wymiar piękna w Kościele dzisiaj. Ja bardzo bym chciał, tak, żeby to doświadczenie mocy głoszenia, doświadczenie namaszczenia, żeby się rozprzestrzeniało, żebyśmy szli, tak jak dzisiaj Krzysiu Demczuk mówił, w mocy proroka Elizeusza i szli ku nowemu, tak? Czyli szli nie oglądając się za siebie, nie grzebiąc się w starociach, które są ważne, ale jednak są starymi bukłakami, ale żebyśmy byli właśnie jak nowe wino wlewane do nowych bukłaków. Ja jestem przekonany, że ta nowość, świeżość Kościoła to jest coś, co w tym Kościele Pan Bóg nieustannie sprawia, nieustannie odnawia. Że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być takim Kościołem. Więc ja błogosławię całe doświadczenie Strefy Zero, błogosławię wiele takich pięknych inicjatyw, które są w Polsce, które się dzieją. Błogosławię dobre relacje braterskie, błogosławię Kościół, który jest pełen miłości, ponieważ myślę, że takie doświadczenia, takie wydarzenia pokazują taki Kościół piękny. Jestem bardzo wdzięczny za to, że gdyby dane mi też było dzisiaj w tym uczestniczyć. Kiedy pytam siebie, co mi pokazuje się dzisiaj w Kościele jako odpowiedź na pytanie o bycie liderem, to mam takie, jakby taką moją prywatną odpowiedź, która myślę wpisuje się jakoś w to też, co dzisiaj zobaczyłem. Lider to jest dla mnie ktoś, kto ma w sercu wizję, jest nosicielem wizji pewnej, danej przez Pana Boga. To jest ktoś, kto na rzecz tej wizji wyznacza pewne cele siostrom i braciom swojej wspólnoty. To jest ktoś, kto wspiera charyzmatyczne obdarowanie braci i sióstr na rzecz także realizacji tych celów. I to jest ktoś, kto wreszcie stwarza bezpieczną przestrzeń we wspólnocie do rozwijania tego potencjału charyzmatycznego, do kształtowania osobowości, do realizacji Bożych celów. To są takie zadania, które jakby widzę przed liderem. I ja dzisiaj w tych nauczaniach, w tym, co się jakoś też działo w Strefie Zero, bardzo mocno to zobaczyłem, że jest pewna jedność w takiej wizji myślenia o Kościele, o roli świeckich, także świeckich, ale nie tylko. I myślę sobie, że jest taki czas w Kościele, który musimy przestać się bać właśnie tego, że nie wiem, za dużo władzy, kompetencji w ręce tych świeckich przechodzi. Nie. To nie jest tak. Nikt nie chce wykluczyć księży. Ja jestem wychowany w takim doświadczeniu wielkiego szacunku wobec duchownych, wobec duchowieństwa, wobec kapłaństwa. I nigdy, przenigdy nie zgodziłbym się na Kościół bez kapłanów. Ale z drugiej strony trochę boli mnie na przykład fakt, że w takich wydarzeniach jak gdyby chyba wciąż kapłanów, wciąż duchowieństwa jest za mało, tak? Bracia, siostry, siostry zakonnej, bracia kapłani, my was zapraszamy, ja was zapraszam, bądźcie z nami, Kościół was potrzebuje. Księża biskupi, bądźcie z nami w takich doświadczeniach. Kościół was potrzebuje, spragniony waszej obecności. My łakniemy waszej obecności, ja jako świecki łaknę waszej obecności. Proszę was o nią, tak? Proszę was, bądźcie w takich miejscach. Jeszcze bardziej, jeszcze liczniej potrzebujemy was tam. Dobry, piękny czas. Cieszę się na niedzielę, na jutro, na Eucharystię, na kolejną porcję spotkań, dobrych dialogów, rozmów, nauczeń, tego wszystkiego, co będzie. I jak gdyby mam też takie słowo, z którym bym się na koniec chciał jakoś podzielić. Słowo, które jest dla mnie mottem bycia liderem. To jest słowo z mojego mistrza, wielkiego eremity, pustelnika, Charbela, świętego zresztą. Słowo z jego orędzi. Ja się chcę z wami na koniec tym słowem podzielić, bo myślę, że ono doskonale jak gdyby streszcza to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, także kiedy myślimy o przywództwie, o byciu namaszczonymi, o stawaniu w autorytecie Ducha Bożego. A więc Charbel, mój ukochany, mówi tak: zatrzymaj się choć przez krótką chwilę przy każdym z twoich braci. Wskaż mu kierunek, pokaż mu światło. Jeśli zechce iść razem z tobą, pozwól mu iść krok przed sobą. Jeśli poprosi, abyś trzymał go za rękę, chwyć go za obydwie ręce. Jeśli będzie chciał cię odepchnąć, zostaw go. Gdyż droga jest długa, a pracy bardzo wiele. Twoim zadaniem jest zasiewać ziemię ziarnem modlitwy i wonią kadzidła. Siej z miłością.
bracia i siostry kochani, pozdrawiam was serdecznie. Bądźmy dobrymi narzędziami Ducha Bożego w Kościele. Zasiewajmy świat ziarnem modlitwy i wonią kadzidła. Dziękuję wam za każde dobro i pragnę z sercem być z wami. Pozdrawiam was serdecznie.